Leżysz? Chwila! Sam tak mówiłem. Niektórzy nie zdają sobie w ogóle sprawy ze swoich... To rzeczywiście prawda. Co słychać? Zastanawiam się, po co paladyni pojawili się w mieście. Niby przejęli kontrolę nad ratuszem, koszarami i portem, ale jak dotąd nic nie robią. Nie wiem, ty mi powiedz. Gdyby przyjechali tu zająć się orkami lub bandytami, już dawno powinni coś z tym zrobić. Musi być inny powód. Nie mówię przecież niczego nowego. Inos każe sprawiedliwie. Inos oświeca wszystkich. Co możesz mi powiedzieć o tym miejscu? Jesteś teraz w dzielnicy portowej. Dokąd chcesz się udać? Sam by na to nie wpadł. To żadna tajemnica. Żadna wielka sprawa. Dzięki. Tylko tyle chciałem wiedzieć. To było przecież jasne. No przecież wiadomo o tym od dawna. Nie wiem, ty mi powiedz. Całkowicie się z tobą zgadzam. Trzymam się od... Pokaż mi swoje ryby. Powinien być mądrzejszy. Tak mi się właśnie wydawało. A to tylko gadanie. Tak jak pokaż mi swoje ryby. Obchodziło. Niektórzy nie zdają sobie w ogóle sprawy ze swoich grzechów. Sam by na to nie wpadł. Nie można na to liczyć. On myśli, że to takie łatwe. Własne zdanie na ten temat. Ode mnie nie usłyszą nawet słówka. Nie mów, że to nieprawda. Wcześniej czy później musiało się tak zdarzyć. Niektórzy nie zdają sobie w ogóle sprawy ze swoich grzechów. No widzisz, już mi lepiej. Sam tak mówiłem. Wcześniej czy później musiało się tak zdarzyć. Nie sądzę, żeby w tej sprawie coś się zmieniło. Nieprzyjemna sprawa. Tak jakby mnie to cokolwiek obchodziło. Nie mów, że o tym nie wiesz. Naprawdę w to wierzysz? Ścieżka cnoty jest długa i kamienista. Nie rozumiem w ogóle, czym on się tak przejmuje. Czy to się kiedykolwiek zmieni? Hej! To się nigdy nie zmieni. Nie wiem, czy można być tego. Ktoś za to odpowie. Nie mów, że to nieprawda. Powinien być mądrzejszy. Nie mów, że o tym nie wiesz. Mogę ci opowiedzieć o takich rzeczach. Sam tak mówiłem. Nie potrzebuję jeszcze więcej powodu. To rzeczywiście prawda. Nie masz tu czego szukać! Myśli, że to takie łatwe. W końcu musi wygrać sprawiedliwość. W końcu to była jego... Nie jesteś wcale taki głupi, na jakiego wyglądasz. Mnie to już nic nie dziwi. Ścieżka cnoty jest długa i kamienista. Sądzę, żeby coś się zmieniło. Nie musisz mi tego mówić. Słyszę o tym po raz pierwszy. Naprawdę to interesujące. Nie wiem już, co wierzyć. Trzymam się od tego z daleka. Teraz każdy już o tym wie. Nie mów, że to nieprawda. Nie może tak dalej być. Nikomu tego nie powtarzaj. Nie musisz tego mówić. Nie może.
możesz mnie czegoś nauczyć? A, robię okucia i gwoździe. Naprawiam też metalowe części. Nie znam się jednak na wyrobie broni dostatecznie dobrze, żeby cię uczyć. Jeżeli chcesz się tego nauczyć, to idź do Harada. On na pewno wie, jak się wykuwa broń. Jeśli jednak chcesz popracować trochę nad swoimi mięśniami, to mogę ci w tym pomóc. Ile sobie liczysz za trening? 50 sztuk złota i pomogę ci nabrać sił. Przychodzisz w samą porę. Właśnie poszukuję asystenta do mojego magicznego eksperymentu. Jestem pewien, że zgodzisz się pomóc w imię nauki. Powoli, przyjacielu. Najpierw powiedz mi dokładnie, o co chodzi. Stworzyłem nowe zaklęcie. Zaklęcie zapomnienia. Przeprowadziłem już parę udanych testów, ale wciąż brakuje mi czasu na jedną... ostateczną próbę. Co będę z tego miał? Mógłbym cię nauczyć przygotowywać różne mikstury. Znam przepisy na esencje lecznicze, regenerujące manę i zwiększające szybkość.